Cześć, Usatin! Jak wiadomo, oczywiście wielu jest ludzi, którzy warzy własne piwa i są też konkursy. Jakie są konkursy i co to są za piwa, które właśnie zaraz będziemy degustować? Ja w ogóle bardzo się cieszę, że mogę degustować te piwa u Ciebie. Dobra, są to konkursy, tak jak tutaj wspomniałeś, są różne różnice, przeważnie są zawarte w wszelakich ramach, czyli jeśli piwo na przykład ma być pilsner, to ma być pilsner. Nie można robić rzeczy z głowy, gdzieś tam wymyślać. Natomiast powstał konkurs Kuźnia Piwowarów, gdzie style są praktycznie otwarte. One tu niby pisze Tea Pale, czyli piwo z herbatą, Belgian Blond. Gdzieś tam w tych ramach się musi mieścić, ale jest dowolność z dodatkami, ze wszystkim. Jest to super fajny konkurs, bo tutaj nie chodzi, kto zrobił najlepszego klona jakiegoś piwa, tylko o najlepsze piwo, które ma smakować, które ma być pijalne, które gdzieś tam się otwiera na nowe style gdzieś tam. Także no tutaj akurat ja też startuję w tym konkursie, w tym roku akurat byłem we finale, no nie udało mi się wygrać, ale na pocieszenie dostałem od 3 finalistów piwa już uważone komercyjnie w browarze Jan Olbracht. Są z dedykacjami, są dla mnie szczególne, ale jako dla Ciebie chciałbym poznać Twoje zdanie, które piwo z tych 3 piw jest najlepsze. Ponieważ bodajże od grudnia można głosować na Facebooku, na stronie browaru Jan Olbracht, no na najlepsze piwo z tych właśnie uważanych w Kuźni Piwowarów. Z 6 styli dostałem 3 butelki, więc na które z tych 3 na pewno zagłosuję. Warto wspomnieć, że też kobiety ważą i też bardzo dobrze, ale tak, niestety oczywiście. Nie będziemy mieć okazji wypróbować. Nie mamy od dziewczyn piw, no niestety nie udało mi się z dziewczynami skontaktować, żeby przysłały mi swoje piwa. Także niestety nasza degustacja zamyka się na 3. Oczywiście tam te pozostałe 3 były do kupienia, są do kupienia w sklepie, no aczkolwiek uważam, że tutaj bardzo miły gest ze strony piwowarów domowych, czy Adama Cinka, czy Grześka Adamczyka, czy Sławka Mazura, że chciało im się posłać paczkę do mnie z dedykacją, także cześć i chwała im, one są, tak wszystkie są z dedykacjami. Faja, ty masz czysty umysł, spróbujesz, powiesz, które według Ciebie jest najbardziej pijalne, no może najbardziej zaskakujące, nie wiem, ja... Tak jest. Ja po prostu zagłosuję na to piwo, które dla Ciebie będzie najlepsze, bo nie chciałbym robić chłopakom tutaj przykrości i powiedzieć, że coś w nim nie gra, albo to mi bardziej smakuje. One na pewno są wszystkie pyszne. Czyli to pierwsze to jest? Pierwsze. Tea Pale Ale, czyli piwo jasne z dodatkiem herbaty. Uważone przez Adama Cinka. Ono jest bodajże najstarsze. Adam bardzo nalegał, żeby go pić, póki jest świeże. No niestety na półce świetnie wyglądało. Także poczekaj, aż wszystkie 3 naleję. Aha. Porównamy. Ładnie piana się zrobiła. Co też dobrze świadczy o Oczywiście, piwie. No inaczej być nie może. Drugie. Drugie piwo to? Drugie Session IPA. Czyli IPA, ale uważone przez Grześka Adamczyka. Ale to jest IPA nie za bardzo alkoholowa. Ma być pijalna, ma pachnieć chmielami. No ma być taka, jak się to mówiło, na sesję, czyli idziesz z kumplami do baru i nie za szybko, żeby się nachlać. Aha. Na takiej tutaj zasadzie. Tutaj pianka już mniejsza. Wiesz co, troszkę inaczej może nalewałem. Aha. Także tutaj piany nie ma co porównywać, tu chodzi głównie o smak. I trzecie piwo? I trzecie piwo Belgian Blond, czyli belgijskie piwo blond uważone przez Sławka Mazura. No... Zobaczymy, jak to będzie z tymi belgijskimi słynnymi przyprawami. Zobaczymy, co ty tam wyczujesz, jak to ma być pijalne. Być może
belgijskie piwo tobie, w twoje gusta najlepiej trafi, nie? To co? To może spróbuję od tego herbacianego, czyli... Twoja brocha, próbuj wszystkie po kolei. I... Okej, okay. Pierwsze piwo. Ja się wgłębię w lekturę. Oj, zapach bardzo ciekawy i jak powiedziałeś o tym herbacianym, ja tu wyczuwam zapach herbaty. No bo ja właśnie chcę sprawdzić, jaka tu była dodawana. Bo no i... z tego co pamiętam, to Adamberg El Greya dodawał, ale zaraz go tu przeczytamy. El Grey. El Grey. Tak, El Grey. Gorzkie. Czuć El Grey. Gorzkie, to znaczy to może być posmak taninowy, bo jednak herbata sama w sobie też ma jakąś tam goryczkę, ale to są takie taniny, które takie są być może bardziej ściągające niż... Czuć El Greya, czuć herbatę. Mhm. Jest gorzkie, ja lubię gorzkie piwa. Bardzo dobre, charakterystyczne. Mhm. Nie jestem nie zajmuję się ocenianiem piw, ciężko mi wyrazić, ale właśnie o to chodzi. Bardzo dobre. Dla powiedzmy, może nie totalnego laika, bo ileś piw w swoim życiu wypiłeś, nie? Który się nie zajmuje piwami kraftowymi i piwami, które mają mieć smak, zapach, aromat i różne tam dziwne inne rzeczy, gęstości. Spróbuj reszty, zobaczymy, które z tych styli... Chmielowe teraz. Tak, teraz jest Session IPA. No i czuć te chmiele. Czuć właśnie ten zapach chmielów, mhm. Czyli na pewno producent, twórca tego piwa skupił się właśnie na tym zapachu i zobaczymy, jak będzie smakować. Mhm. Można z kumplami posiedzieć przy tym piwie? I to jest słabsze, tak powiedziałeś. To znaczy jest, od klasycznej IPy, nie? Jest czuć tak by mniejszą moc niż ta herbaciana. Mhm. Tak mi się wydaje. Porównamy. No, powiem ci, 1% alkoholu jest słabsze. I no cóż, dobre, znaczy tak, na razie delikatnie herbaciana jest wyżej u mnie w tym porównaniu. Tutaj jest mocny smak chmielu, jest fajnie takie gorzkie, no to mówiłem, tak. I to piwo jest właśnie takie, nie czuć tej słodkości tego piwa, tylko jest gorycz. No i trzecie piwo. Belgian Blond. To klasyka belgijska. To jest akurat klasyka. Tutaj chyba Sławek nie robił żadnych udziwnień. Zaraz przeczytamy, co on tu w składzie dał. A nie, jest tu jedno. Może to nie jest udziwnienie, ale jedna rzecz, o której żeśmy już dzisiaj dyskutowali. Także próbuj. Mam nadzieję, że nie ogórki. O którym dyskutowaliśmy, nie pili. Aha. Powiem ci, że najbardziej intensywny zapach, jeżeli bym zapachowo porównywał, to jest jednak 1, 2, 3. Na pierwszym miejscu herbata, na drugim chmiel. Tutaj zapachowo jest to najsłabiej to odczuwalne. Belgia, to jest Belgia właśnie. I jeżeli chodzi jak to mówią, to jest nudna Belgia. I teraz smak. Ale już smaku nie taka nudna. A właśnie o to chodzi. Nie? Kurde, cóż mogę powiedzieć? Zaskakujący smak. Oczywiście jest w tym smaku trochę takiej właśnie tak by delikatnej kwaskowości, nawet i tych może ogórków, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale jest taka kwaskowość w tym. Tak,
Może chodzi o te drożdże? Jest tu, tak, tak, tak. Drożdże są te 56, typowo belgijskie, ale jest tu w składzie miód spadziowo-nektarowy, o którym żeśmy dzisiaj dyskutowali. To właśnie chodzi o głębsze odfermentowanie. Nie wiem, czy go tam wyczuwasz, jakikolwiek miód. No nie wiem, w jakim go tutaj zakresie dawali, ale nie powinno go być dużo, tylko chodziło o podbicie alkoholu i być może jakiś zapach taki przyprawowy gdzieś tam. Znaczy właśnie, jeżeli chodzi o zapach, numer jeden to jest właśnie herbaciany, później chmielowy, najgorszy belgijski, ale jeżeli chodzi o smak, ja chyba muszę teraz zrobić dogrywkę. To poczekaj, to bo ty je pijesz, a ja nawet nie wiem, o czym ty mówisz. Właśnie. Nie wiem, o czym ty mówisz. Musi być dogrywka między tym a tym piwem. Czyli session IPA dla ciebie... Numer 3, jeżeli chodzi o smak. Aha. Ale tak jak mówiłeś, piwo jest tak samo jak wszystko zależne od człowieka. Rzeczywiście. Każdemu może smakować bardziej takie piwo. No tak. Ja tylko mówię o swoich wrażeniach. Oczywiście. No zaraz spróbuję jako bardziej doświadczony pijak. Ja sobie zrobię dogrywkę po chwili przerwy. Próbuj. Herbaciana. Kurde, dobre. Bardzo dobre piwo. A powiem ci tak, jest najstarsze i powinny najbardziej z niego aromaty wszelakie uciec. Adam w rozmowie ze mną nalegał. Pij póki świeże, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, kiedy ono było uważone. Bo ty pytałeś właśnie, kiedy piwa są dobre, kiedy są... No patrz, data dochodzi mu, 29.11. Czyli za 27 dni już byłby po terminie. Tutaj dedykację 13 czerwca dostałem, także przypuszczam, że o początku czerwca. Wiesz co, ja powiem już może teraz od razu na świeżo, bo zrobiłem dogrywkę i w dogrywce wygrywa piwo numer 1, herbaciane. Moim zdaniem z tych trzech, według mnie, jest to najlepsze piwo. Numer 2, belgijskie, bardzo ciekawy smak. No zapach też. Bardzo ciekawy smak. I numer 3, to chmielowe, które jest bardzo dobre, ale jeżeli bym miał wybierać, to w ten sposób. Herbaciane, belgijskie i chmielowe. To jest moja decyzja. Gratuluję... Tak. Adamowi. Adamowi. Adamowi, tak. Ja go, dobra, ty już wybrałeś, ja próbuję. Po zapachu naprawdę, bergamotka tutaj, czyli zawsze tutaj odejdę troszeczkę od tematu piwa. Może pójdę w temat herbat, gdzie nie jestem herbaciarzem, ale gdzieś tam właśnie jak się dodaje herbaty, to gdzieś czytasz o tym i bardzo często gdzieś jak ktoś nas chce ugościć i się pyta, czy pijemy herbatę, no to tak. A jaką? Moja żona często mówi, ja bo piję owocowo, nie? Ale mówi, byle nie owocową, czyli Earl Grey. No, a Earl Grey jest owocową herbatą. Tu są dodane skórki pomarańczy, bergamotki. I tutaj ją bardzo w tym piwie czuć, bardzo. W smaku już tak nie, no czuć ją, czuć. Ale nie jak w aromacie. W aromacie tą bergamotkę, no tutaj Ameryka. Ameryka, aczkolwiek masz rację, jest wodniste, takie tak jakby było bez ciała troszeczkę. I to właśnie o to chodzi w tych session IPA, żeby miało ciało. To musi być większy ekstrakt i te drożdże wtedy mniej odfermentują. Ale jest możliwe, że wykonanie tego dzieła kolegi mogło się różnić od tego pierwowzoru. Na pewno. Możliwe, że on... starają się zrobić klona jak najbardziej podobnego. Tutaj jeśli się różni, to nie był zamysł w 100% zamierzony, nie?
No i nudna, nudna Belgia, która nie jest już nudna. W smaku. Tak. Która nie jest już nudna. Tego miodu tu nie czuć, ale... Ale w zapachu tą Belgię czuć. To jest piwo, którego po zapachu no, da się odróżnić. Od razu idziesz i wąchasz i mówisz, że to jest Belgia. Oglądałeś może De Bruyne z Tomkiem Kopyrą? Nie. Też zamknięte oczy i po zapachu, i po smaku. I po smaku miał rozpoznać kolor i styl piwa, w którym jest uważone, nie? No, trafiło mu dość proste tam style, no ale tutaj bym nie miał problemu. Nudna Belgia. A w smaku już nie. Znaczy wygrywa twoje piwo gęste, number one, ale tutaj z tych trzech, tak jak mówiłem, tak. Według mnie, a nie wiem jak... Wiesz co, już jest ocena, ale powiedz ty, no, tak po próbie, jak według ciebie? Po próbie? Może całkowicie na odwrót będzie. Nie całkowicie. Chyba nudna Belgia by była. Ale ja się zastanawiam. Ale zagłosuję tak jak ty za jednak herbaciany. Bo taka, tak ja sobie wymyśliłem. Oddam głos tak jak ty wybrałeś, które jest najbardziej zaskakujące, które jest najlepsze, które gdzieś tam. Ja jednak jak uważam, że Belgia jest nudna, to uważam, że z tych trzech chyba było najlepsze. No smak najbardziej taki, kurde, no wyrazisty, ale jednak number one dla mnie herbata. Jak widać po ilości wypitego piwa, tak. Najmniej wypiłem... Tak, najbardziej zaskakujące, tak. To co, można spokojnie już degustować do końca, tak? Bo nie będziemy śmiało. Marnować. No, nie będziemy marnować czasu. Jeszcze powiem taką rzecz, że session IPy tutaj, której mamy, przeczytałem skład, to dzisiaj będziemy z pięciu chmieli, które są tutaj zawarte, my dwa również będziemy używać do naszego piwa. Dobra, po paluku. No ja już dziękuję żonie za pyszne paluszki, naprawdę. Ciekawy przepis na zagryzkę piwną. No. I pasuje.